miejsce. Czekamy na werdykt sędziów po tych 2 minutach pierwszej bardzo poprowadzona na korzyść zawodnika z Litwy. No i mamy 2 wskazania na remis. I 2 wskazania na Litwinę, na zawodnika remis, AK, ale mamy remis. Ale mamy remis. Reprezentanta Litwy, remis, i dogrywka. Sędzia wskazuje remis, dogrywka. Zobaczymy, czy zawodnika japońskiego całkiem już opuszczą siły. A może ktoś wyczaruje. Może odpoczywał. Może. Taka była taktyka walki. Litwin pozbierał się po kopnięciu w wątrobę. Nie ma problemu. Cały czas napiera. Oczywiście chodziło o kopnięcie w wątrobę, w którym uległ w półfinale. Teraz zawodnicy tylko i wyłącznie już opierają się na krótkim dystansie, ale ma to związek oczywiście z ilością walk, które stoczyli do tej pory. Ciosów, które musieli wyprowadzić i przyjąć. I koniec. Zakończyła się dogrywka dwuminutowa, no i teraz sędziowie będą wiedzieć, kogo wskazać. Tak, wszyscy jednogłośnie ogłaszają zwycięstwo Litwina. Jednogłośnie wygrywa Kamilii Sandowas, czyli na podium Krokoroka mamy 2 Litwinów. Na pewno brązowy medal, ale pytanie, czy jeszcze nie będzie złota. Za chwilkę finał. Ale wielkie brawa dla Japończyka, bo naprawdę 2 jego pierwsze walki po 3 rundy, a był jeszcze w stanie tutaj wytrzymać i walczyć. A jest za chwilę wielki finał.